Toyota Supra przyjechała do Trójmiasta. Mamy ją jako jedni z nielicznych i powiem szczerze, ja bardzo czekałem na to auto. Sam prywatnie mam sportową Toyotę i jest to samochód taki, jaki myślałem, że będzie. 340 koni, bezkompromisowość i wielkie ukłony dla Toyoty, że im się chciało zrobić auto sportowe w dobie tych wszystkich SUV-ów, crossoverów. Przeznaczyli trochę sporego zysku na ten projekt. Udany, naprawdę hejterzy, kochamy Was. Japończycy od lat produkują niezawodne samochody i mają najlepsze na rynku hybrydy. Teraz mogą pochwalić się także samochodem sportowym. Opracowana wspólnie z BMW, GR Supra bazująca na Roadsterze Z4 ma nieco inny charakter niż produkowana przed 17 laty poprzedniczka. Choć nadal jej znakami rozpoznawczymi są 6-cylindrowy rzędowy benzyniak i napęd na tylną oś. 340 koni, 4,3 czyli bardzo żwawy 6-cylindrowy silnik, który rzeczywiście zamienia ten samochód w pocisk. Czyli przyzwoita cena, bo 315 tysięcy w pełnej opcji. Taki właśnie jak jedziemy w tej chwili, ze wszystkim jest 315. Sylwetka, która kojarzy się z Suprą, problem bez dwóch zdań. Nie można tego samochodu pomylić z jakimkolwiek innym autem. Uliczny bandyta jeździ tak, jak powinno nam się wydawać, choćby z filmów Szybcy i Wściekli. No jeździ dokładnie w ten sposób. To jest niezwykle dynamiczne auto. W tym samochodzie można się zakochać, oczywiście pamiętając, że jest to zabawka. Świetny wspólny projekt. Każdy, kto go kupi i stanie koło na przykład Mercedesa SL na światłach, czy trociska tego auta, czyli BMW Z4, na pewno będzie usatysfakcjonowany, no bo na tamte grzeczne, eleganckie, takie stonowane, nikt nie patrzy, a na tego, moi drodzy, spojrzy absolutnie każdy. Podsumowanie może być tylko jedno. Świetna klamra łącząca wszystkie fajne sportowe Toyoty. Ja tu nawet odnalazłem 2000 GT Bonda. Ja myślę, że to jest w ogóle naprawdę sportowy samochód. Taki, słuchajcie, bezkompromisowy. Mam wrażenie, jest ładniejsza w naturze od tego, co można było zobaczyć na zdjęciach. Na zdjęciach się wydawał taki jakiś pękaty, niezbyt proporcjonalny. On jest po prostu muskularny i taki bardzo, bardzo dynamiczny. Naprawdę Jennifer Lopez wśród samochodów. No teraz to już przesadziłem. Nie no, pupę ma ładną, musisz przyznać. To auto jest kobietą dla mnie. No i jeździ tak jak takie klasyczne Gran Turismo i to takie agresywne Gran Turismo, czyli mamy ulicznego bandytę, który jak trzeba, to zachowuje się jak bardzo takie rasowe Maserati, czy nawet trochę Lambo. Ja jestem trochę w szoku, bo Bartek po prostu zafascynował się guzikiem sport. Takiego redaktora nie widziałem tam. No, bo to strasznie fajne jest, nie trzeba grzebać w menu, nie trzeba kombinować. Zazwyczaj w tych samochodach jest tak, słuchajcie, że gdzieś tam trzeba wchodzić, wychodzić, machać tym joystickiem, a to jest taki duży przycisk, robisz tylko pach i ciach. I samochód nagle usztywnia się, zmienia nastawy, skrzynia się nagle robi krótka i jedziemy. Wolniej niż ten skuter. Więc jest to samo, co się klei do drogi, który bardzo chętnie współpracuje z kierowcą, można powiedzieć zlewa się z prowadzącym. To jest ogromna radość prowadzenia tego samochodu. Ja też jestem pod wrażeniem. Warto też dodać, że auto do testów udostępnił nam dealer Toyota Carter Gdańsk. Kochani, do zobaczenia. Wszystkim Wam życzę w takich samochodach. Szerokości i przyczepności. Polecamy również zobaczyć Toyota Hilux 2019 jazda testowa oraz Toyota Camry Powrót Królowej z Carter Gdańsk. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północa.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.